Cześć, z tej strony Super Maciej, a dziś witam was w kolejnym odcinku, tym razem z Clash of Clans. Jak wczoraj mówiłem o Bomb Towerze, że w Clash of Clans jest lepszy, to musiałam nagrać Clash of Clans. I dzisiaj możemy sobie zrobić dwa ataki, pokażę wam moje konto oraz pokażę wam moją poboczną wyspę. Odbierzemy sobie Dark Elixir i moja wioska aktualnie jest mocna. Mam 9 Townhall, 2 X-Łuki. Jeszcze oprócz tego mam dosyć mocnego Wizard Tower na 7 poziomie. Mam Bomb Tower na 3 poziomie i on jest bardzo mocny. Tak jak mówiłem wczoraj, praktycznie, no ten, tylko że jest wylevelowany sobie, wylevelowałem go, to level wcześniej zadawali takie same obrażenia, tylko że Bomb Tower szybciej je zadaje. Właśnie ja lubię Bomb Tower. O, tutaj mam surowce. Mam też Gameboxa, to sobie zrejmuję. I mam też Archer Queen na 5 poziomie, Barbarian Kinga na 6. Możecie sobie zobaczyć, mój maksymalny level kanonu to 11. Mam też Double Kanona. Mam tą niską Archer Torę. Chcę też sobie zrobić Mortara Multimoździerza, tak jak jest na drugiej wyspie, tylko oczywiście muszę jeszcze jeden level wbić. O, Gamebox już się nam za chwilę. To tutaj jeszcze sobie porimuję. Porimuję sobie rzeczy. No, nic nie ma już. Dobra, jeszcze ten. A ja się dziwnie teleportował, lol. Mam 88 poziom w Clash of Clans. Mam też dużo. Po prostu jestem kozakiem w tą grę. I oprócz tego. O, jeszcze ten. I to jest moja druga wioska. Na drugiej wiosce jestem dobry, tak jakby. No, w defensywie jestem dobry. Właśnie w defensywie słaby, ale w ataku mocny. Mam dużo. No. Teraz sobie zaatakujemy jeden raz na multiplayer battle. Ten jest bardzo mocny. Właśnie chcę pokazać, jak ja atakuję sobie dopiero przeciwników. Ten też jest mocny, bo ma mocne murki. Ten też mocny. Więc raczej nie będę takich typów wybierać. Tego jeszcze mógłbym zaatakować. Przez moją kamerkę. Dużo surów ma. A to zaatakujemy takiego kozaka. Jak dla mnie oczywiście. No dobra. Wszystko. No. Ogólnie użyłam 20 giantów, fallbreakersów, 11 partii wizardów, bo mi zostało trochę szczęścia, 4 archerki, 1 upekę na drugim, 2 walkiry, no i no. Jeszcze też healerkę, lightning, też używam, heal. No właśnie praktycznie wszystko to, co jest w Clash Royale i w Clash of Clans, to praktycznie w Clash of Clans jest wszystko mocniejsze. Właśnie praktycznie wszystko w Clash of Clans jest mocniejsze. Oczywiście, jak jest. No. No. O, Kinga tego. Nie wiem. Ciągle mi King te kładzi byle gdzie i nie lubię tego. Po prostu nie lubię. Nie lubię. Nie lubię tego i to bardzo. King mi właśnie padł. Party Wizard jeszcze żyją. Szkieletki ze szkieletem trapa mnie ciągle niszczą. No dobra, chyba będzie coś. Puszczę sobie healerę, żeby tak było. Teraz mi się. To teraz się zrage'ujem gianty. Właśnie rage też w Clash of Clans jest mocniejszy, bo damage dodaje. W przeciwieństwie do właśnie Clash Royale, gdzie dodaje tylko speeda. Bo w Clash of Clans też jest spell, który dodaje speeda. Nazywa się Hustle Spell. I on jest dosyć mocny. Dobra, użyję sobie Super Queena. No dobra, ładnie go zrobiłem. Ładnie, ładnie. No. Ten odcinek widzicie w niedzielę, ale ja go nagrywam w sobotę. Heroesi muszą mi się wyleczyć. Ile? Dużo będą się healować. Długo. To jeszcze na koniec zagram sobie jeden mecz na drugiej wyspie. No. Szybko. A może jeszcze dwa. Odpalę sobie booster Clock Towera i sobie może jeszcze dwa meczyki zagramy w
Clash of Clans. Ten ma mocne defensywy. Więc się trochę boję, ale przez to, że mam 4 kampy na Twitchek po 2, czyli mam 8. Nie. Najgorzej. Powiadomienie z YouTube'a mi przyszło. Przepraszam, w następnym odcinku tak nie będzie. Już nie będzie tych powiadomień z YouTube'a. Przepraszam was za to, bo ciągle zapominam wyłączyć, żeby mi nie przychodziły. Ciągle. Praktycznie na każdym odcinku już jakiegoś YouTubera zaspoilerowałem. Więc jak na przykład, nie wiem, Karolek to widzi, to Karolek ma fame u niższych. No dobra, nawet spoko go zniszczyłem. Rooster zniszczony. No, kogut. Tutaj crashery też są niszczone. Tylko ten... Dire Bombsy trochę nie mogą porobić. Jeszcze Tesla zniszczę. Jeszcze to też. Może jeszcze rozwalę. Jeszcze może zdążę go na 100 porobić. Jest, będzie na 100. Tak. Chyba, że gdzieś schował jakąś Hayden Tesla czy coś. O. To może Batsy tam do... Co to było? Myślałem, że to jest push trap. I jest 100%. 100% i zobaczymy, czy ja wygrałem, czy przeciwnik. I wygrana jest. I teraz sobie jeszcze raz zawalczyłem, żeby odcinek krótki nie był. I no, wy widzicie to w niedzielę. I ja kiedy nagrywam, to za chwilę będę wrzucał. Oczywiście kiedy to nagrywam, będę dopiero wrzucał odcinek z Clash Royale, który wczoraj nagrywałem. Z Brawl Stars aktualnie nagrywałem i aktualnie wrzucałem. Więc no... Więc nie drzijcie na mnie, że te niektóre odcinki są zacofane, bo po prostu wolę sobie na zapas parę odcinków nagrać. Tu rzucimy sobie Gianty. Tu teraz sobie Supera. Battle Machine użyjemy, no dobra. O nie, najgorzej kto, no dobra. Jeszcze może. Nie lubię właśnie nie lubię double kanonów. One ciągle mi wszystko psują. Nie lubię ich. Bardzo nie lubię nawet. Double kanony mają bardzo duży damage, ja ich nie lubię na drugiej wyspie. Bardzo ich nie lubię, dużo jest tych double kanonów. Może po prostu dlatego, że może na właśnie multiplayer battle to po prostu może się nie spotykam często z właśnie z double kanonem, właśnie z gratupem zwykłego kanonu. To mi została jeszcze jedna nightwitchka, która jeszcze może zniszczyć tego Archer Towera. I oby zniszczyła. Dobra, Archer teraz się na niej skupi. Teraz Rooster ją zaatakuje i teraz zginie. Bacy za chwilę zginą, no. I koniec. Teraz jeszcze zobaczymy. Mój przeciwnik atakuje. No, mój przeciwnik atakuje. I przegrałem niestety. Minus 30 pucharków. No, jeszcze sobie tu wyjdę. No dobra, tak wygląda, prezentuje się moja wioska. Armię też wam pokazałem, więc ja się pożegnam. Byłem Super Maciej, jestem Super Maciej i będę. Cześć!